Siema, siema, moi drodzy. Sam warsztat, przygotowanie, elementy zamienne to jest połowa sukcesu na dobrą sprawę, bo jeżeli sprzęt nie byłby dobrze przygotowany, nie byłby dobrze skonstruowany, zbudowany, no to kierowca sam by nie pojechał, nie ma absolutnie najmniejszej szansy. Generalnie pracuję z osobami, którym ufam, to przede wszystkim, no bo jednak tutaj mimo, że współczesne wyścigi, rajdy są bardzo bezpiecznym sportem z racji na dobre przygotowanie samochodów, no to jednak chcę mieć to poczucie komfortu, że wiem, że koło jest dobrze dokręcone, że ciśnienia są ustawione, że zbieżność też jest jak najbardziej w samochodzie poprawna. I dlatego współpracuję z zespołem Racing Tech, jeżeli chodzi o starty w wyścigowych, samochodowych mistrzostwach Polski. To właśnie oni dbają o mój samochód, o Seata Leona Racera, którym już nawet ponad 3 lata startujemy właśnie w ramach WSMP. No i z sukcesami. I w zeszłym roku, i w tym roku udało nam się wspólnie wywalczyć tytuł wicemistrza Polski w wyścigach samochodowych. Również poczyniliśmy pewne zmiany w Seacie Leonie Racerze w tym roku. Otóż Seat ma nowe zawieszenie. Wymieniliśmy zawieszenie w związku z faktem, że nawiązałam współpracę z marką Bilstein. I to, co mnie najbardziej ucieszyło z tej całej współpracy, poza tym, że wiadomo, marka bardzo fajna, prestiżowa, sama ją bardzo cenię, lubię, no to fakt, że pojechałam najlepszy czas, pojechałam moją życiówkę właśnie z Seatem Leonem Racerem, pobiłam swój czas, także to cieszy. Te dobre narzędzia i łatwość posługiwania się nimi, zręczny, dobry grip, to pomaga przede wszystkim moim mechanikom, że ten czas pracy w serwisie, to przygotowanie samochodów pomiędzy sesjami, no jest naprawdę minimalne, tak? Dzięki odpowiedniemu kluczowi, dzięki dobremu uchwytowi ci mechanicy mają też komfort pracy, mają pewną swobodę w posługiwaniu się tymi narzędziami, w doborze tych narzędzi, jak i również w dokręcaniu koła, tak? No bo tutaj wszystko to jest walka z czasem, tak? No Leon jest przygotowany, że ma ten pneumatyczny system podnoszenia, no ale żeby te koła szybko zmienić, też muszą dobrymi narzędziami dysponować. I w związku z tym tutaj ogromny uśmiech i podziękowania dla marki Bakko, dzięki którym ten serwis przebiega sprawnie, płynnie, no i dzięki temu też zwyciężam. W Seacie Leonie Racerze nie mamy centralnej śruby, tylko mamy kilka 5 chwytów na jedno koło, tych kół jest 4, 2 mechaników przy tym pracuje, także mają system opracowany. Było to około chyba 2 minuty, z tego co dobrze kojarzę, także to jest bardzo szybko, no bo to są 2 mechaników na 4 koła i takie zmiany dokonujemy podczas kwalifikacji, bo tam strategia ma kluczowe znaczenie. Otóż najpierw wyjeżdżamy na delikatne rozgrzanie samochodu, pracujemy z hamulcem, dogrzewamy koła z przodu, aby te koła zamienić na tył, ponieważ no, koła przednie zdecydowanie szybciej się dogrzewają, bo jest to samochód przednionapędowy. Także no, dzięki dobrym narzędziom, tak, ten serwis i te kwalifikacje są możliwe do pojechania jak najszybciej, bo opona, jakby to zaprzepaścić, to czas będzie znacznie wolniejszy, ponieważ opona swoją optymalną pracę ma na 3/4 kółku, no i tu jest ryzyko, że ten kółek się po prostu nie pojedzie, a dzięki narzędziom, dzięki serwisowi dajemy radę.